No pokaż jakieś nurki czy coś. Takie to poletko. Jest oj toj. Jest prąd za opłatą, jakby ktoś chciał. Oj, tak stoimy tutaj. Koczujemy w lesie. Luna, co ty tam masz? Ryk, płoteczka? Płoteczka? No, Eryk sobie łapie rybki. My robimy grillo ognisko. Za bardzo zluzowaną miałeś żyłkę. Musisz kontrolować napięcie żyłki. O! O! Jeszcze raz zarzuć. Tam tak na środku też? Nie rzucasz w to samo miejsce? Żyłkę masz za bardzo rozwiniętą. No bo ma teraz poszłek. A jednak nie wszędzie biorą, widzisz? Zaraz zbieramy. Dobra. Kontroluj napięcie żyłki. Bo żyłka płynie do ciebie, musisz zbijać. I musisz zwijać tą żyłkę, bo ci się balon. No już nie ma. Nie ma słowika. Patrz, nie było słowika i nie ma bryby. Weź coś pod murem albo wszędzie, bo mogę spłynąć prądem. Może się haczyć o dno też, wiesz? Zarzuć to, trochę cierpliwości. No niech się nie obija o te deski. Łapią, co ty się boisz. Nie po co ci ten. Niepotrzebne ci to jest. Połóż to. I do góry. Połóż wędkę i odpinaj. Nie, pokazać byś tu mógł. Nie ma. Uważaj, bo są wędkę tutaj. No rzucaj, zobaczymy co będzie. Już masz branie. Pilnuj wędki i żyłki. Poczekaj. No, poczekaj. Coś się bawi. Odpuścił. Jeszcze tam coś się bawi. No, dawaj. No, ale to tak, co to było? Ani zacięcie, tylko takie... Coś tam Erikson złapał, a tu już się zaczyna bał. Będzie wesoło. Pokaż, co to jest. To jest krąpik albo leszczyk. O, no i tak.
No teraz się uspokoi, cisza będzie, ryby podejdą. No elegancko. Która to już ryba twoja dzisiaj? Dziewiąta. Która? Dziewiąta. O, no i bomba. I na kukurydzę. Łapałeś kiedyś tak na kukurydzę? Nie. No właśnie, ja też nigdy nie łapałem, nigdy nie miałem efektów na kukurydzę. Ci panowie co tu siedzieli? Co mówili? Że jak to było, to by nic nie łapali. A, no widzisz. Ale bardzo mili. No i fajnie, tu wszyscy są mili. Pogadaliśmy sobie trochę. Tak? Tak. No to super. O to chodzi w tym wszystkim właśnie. Podzieliliśmy, jeden się podzielił z karantrybacją swoim nawet. Czym? Ze wędkarstwem. Opowiadał ci o wędkarstwie swoim? No. No. Zwiń trochę wędkę, żukę. To jest łapanie, jak my z wujem Krzyśkiem kiedyś stwierdziliśmy, na tak zwanego transita. Rzucasz i ciągniesz i jest. Transit też. Jak od pierwszego nie odpali, to już nie odpali. No i potwór straszny, płoteczka. No baw się, ja idę tam pogadać. No dobra. Tu jest branie za braniem. No tutaj normalnie nie ma miejsca już zaraz. W telefonie mi braknie. No. Te twoje... 11. Ta sama to jest. Możliwe. No. Uważaj, nie wrzuć sobie tych cążków do wody. Stój. Uwaga. Na transita łap. Rzucaj. Pierwsze odpalenie i od razu... Aha, poplątałeś. Nie kładź wędki, no. Już masz branie. Za wcześnie. No, zeżarło. Widzisz, mówię, zaczepiaj o tą grubą część kukurydzy. Zaczepiam. Pokaż, jak to robisz. Hop. Nie to. Nie, źle. No, to jest mięciutka ta kukurydza. Nie masz takiego twardszego kawałka. A nie, bo ona jest z puszki, nie? Mhm. A z czego myślałeś? Ona jest strasznie miękka. Ale ryby to lubią. Bo nie trzeba, nie muszą, bo nie mają szczęki. Mają. Patrz na to. Tu wrzucam. 5, 4, 3, 2. No nie bądź taki pewny siebie, ty. No. Andrzeju, ubranie tam na żółtę. Dobra, łap sobie, ja idę jeść. Ty już się najadłeś? No dobra, to powodzenia. Wieczór na kempingu, jak zwykle, u nas cisza, spokój, kontemplacja, a u sąsiadów łupu cupu, ale nie przeszkadza nam to. Co tam, Ania? Tu? Nie wiem, pani sąsiadka jest strażakiem i opowiada o zawodach strażackich, jak skakuje do lodowatej zimnej wody i biegnie z pianownicą. Wszyscy dzieci też. Też. Co? Też. Dzieci też należą do strażaków.
Tak, ochotniczej? Opowiadali wam? Ekstra. No, a u nas takie tam, o, lampeczki, Gosia sprząta. U nas nikt nie biega z pianownicą. Na pewno nie wskakuje do lodowatej wody. A Robert poszedł odprowadzić gości. Jest atrakcja. Teraz tak, cały czas. A będzie jak będzie wyjeżdżał. Pokaż ją. Będzie wygląda w tej tej. Idziemy po kolejną. Jezu, czy... No dobra, jadę. No bo to robi odjeżdżą. No i dali radę. Wyjedźmy autem, no musi wyjechać. Nie jest taka ciężka. A, myślę, że on siedzi za kierownicą. On tam jeszcze coś gumera w bagażnik. Rozmaicenie na kempingu. Może niech tamten napnie linę najpierw będą próbować. Ja jestem tylko przedni napnie. W sumie tak, chyba tylko przednie, przód tylko. Oho. Aha, on ma tylko przód. Koła ma skręcone. Nie, prostowo. Oj, pięknie. Co nie pada z kupili, nie? Nie. What the heck? What the heck? Hanka, widziałaś takie cudowne? Nawet nie pada, leje. Dobra, ale co tu można? Dzień dobry! Na parking! Na parking! Parking! No chcemy zobaczyć kanał i uciekamy. Tutaj, tak? Dobra, ekstra. I dojechaliśmy do miejscowości Buczyniec. Wyskoczyliśmy na sekundę z naszej miejscówki w Samborowie. I tutaj jest kemping i parking przy kanale Elbląskim. Idziemy zobaczyć, jak statki jadą po trawie. Bardzo przesympatyczny właściciel. No nie! No chodź z nią tutaj, przecież nie będę chodził z tą miską, no. No i przerwali mi mój wywód. Muszę nalać wody psu. Mądry jesteś, na bociany będziesz polował? Gdzieś tam polują na bociany. Nie goń go! O, tu jest część parkingowa, a tu idziemy na kemping. I można zrobić serwis za niewielką opłatą. Ceny umowne. I pan mi powiedział, żebym filmował tylko tam, gdzie jest pokoszone. Bo kupił traktor i właśnie teraz kosi tu wszystko. O, tu są już parcele jakieś. Jest ten traktor, który pan kupił właśnie, o którym mi opowiadał. Rzućmy okiem na niego. No elegancko kosi. Tam dopiero rozkręca tutaj to wszystko. Jest pochylnia Buczyniec na kanale Elbląskim i właśnie na pusto leciał wózek pod górkę. O, leci następny. Patrzcie. Aha. No to czekamy i będziemy patrzeć, jak będzie tu wodowany. Odcinki pokonuje, te wzgórza pokonuje na wózkach, a tu gdzie tego, to kanałem widzisz, no. Zaraz będzie wodował tutaj.
Ciekawostka taka. Jak statki płyną po trawie. Bo to fajnie wygląda tam później, gdzie one są przeciągane. Później tam pójdziemy. Idziemy tu. I dalej płyną już. Ciekawostka, nie? A myślisz, że te małe łajbki też tu będą? Czy oni te? A gdzie wózek został? Wózek teraz musi wrócić, nie? Na górkę. Ale to nie jest ta łódka, która te? Która wypłynęła od nas tego? To nie jest ta łódka, która wypłynęła od nas? Na sygnał, umówiony znak sygnału. I ruszyli. Co? Ale jak myślisz, wolałbyś płynąć tam, czy iść tutaj oglądać z zewnątrz to? Z zewnątrz to chyba bardziej wygląda widowiskowo, nie? Teraz zobaczymy, jak poustawiają te pontony właśnie na tych skosach. Wtedy jak szafa płynął, to też ich tam. Który skos, to jest takie, mają takie, te konstrukcja ma takie podcięcia na kadłuby. Widzisz? Jak oni są, powinni być na środku bardziej chyba. Na wodzie tak. Tak. I kolejna jednostka zjeżdża na wózkach. Pogoda akurat na zwiedzanko. Tak, zachmurzyło się, trochę pokropiło. Może być burza. Góreczka. Pan tu zawiaduje. Sygnał dzwona. Sygnał dzwona, startują. A tam jest start w ogóle tego całego. Tu jakieś ciekawostki. O, opis tych rolek grzbietowych. Maszynownie. Nie wiem, to jest chyba napędzane wodą jakoś.
przez te koła i liny. Mogę się mylić, może ktoś wie, to niech mnie naprostuje. Tutaj biwakuje przy samym kanale, przy samej atrakcji. Teren monitorowany. Oj, kamper z karetki zrobiony. Można. Sanitariaty, tu są prysznice i toalety w takich kontenerach. Tu jest automat do opłat, chyba do prysznica, ale jest włączony free, jest napisane, nie? O, i taki kuzyn Hadziocha tam siedzi, wyrośnięty. Merda ogonem. Ale on pokazuje, jak to rządzi, pogonił te buldogi, no. Można? Ania, otwórz ten kran drugi. Włóż to do środka. Dobra, uzupełniamy wodę i robimy kasetę zaraz. No zacznie lecieć, to znaczy. Kasetka zrobiona. Teraz jeszcze chemię tylko do niej wrzucimy, saszetkę. I dolejemy wody do kibelka. Dzień dobry pani. Gotowi już? Bo już kończę. Walczymy z muchami końskimi i komarami. W środku? Ekstra. No dobra, to już. Raz, dwa i lecimy.